Jest taka rzecz, którą dzieci mówią już nieraz na wczesnym etapie. Jeżeli to mówią, to świadczy o ich bardzo, bardzo, bardzo pożądanej cesze. Jak to mówią, to rodzic powinien wręcz skakać z radości, ponieważ cecha ta przez niego samego będzie potem bardzo oczekiwana i ona się bardzo dziecku przyda. I ta rzecz, zwłaszcza myślę u takich młodych dzieci, często przybiera postać takiego dwuwyrazowego zdania, które brzmi: ja sam. Także drogi rodzicu, drogi opiekunie, jeśli dziecko coś takiego powie, i nie chodzi tu o samodzielne rozbrajanie bomby czy innej rzeczy, że wiesz, że niemal na pewno skończy się to nieszczęściem, to pozwól dziecku, żeby zrobiło tak, jak chce. Niech ono samo. Bo to jest bardzo ważna umiejętność, żeby ono coś samo zrobiło. O dziwo, część rodziców, część opiekunów tego nie rozumie. Czasem próbuje oponować, mówić, że nie umie, że dziecko nie umie, więc nie powinno, albo niech się najpierw nauczy, niech najpierw poczyta, albo niech pozwoli rodzicowi najpierw pokazać, jak daną rzecz się robi. Może się wydawać niewinne, no pokażę mój sposób, jak dziecko uzna, że mu nie pasuje, to se zrobi po swojemu. Ale nawet to może być już szkodliwe. Jak się dziecko irytuje w tym momencie, że ono nie chce widzieć waszego sposobu, to też mu na to pozwólcie. Bo jest ekstremalnie, bym powiedział, wręcz ważny powód, dlaczego ono chce bez żadnej pomocy, bez żadnego oglądania się na jakiś wzór. Ponieważ w życiu, w prawdziwym życiu, często będzie tak, że stanie w obliczu nieznanego i nie będzie mieć żadnej pomocy ani żadnych podpowiedzi. Więc to jest naprawdę kluczowe i naprawdę ważne, żeby ono potrafiło z odwagą i satysfakcją podchodzić do takich wyzwań i robić coś całkowicie od podstaw. Nawet jeżeli istnieją lepsze sposoby. Ale właśnie raz, że to nie jest gwarancja, jak ono będzie przyzwyczajone, że musi mieć już jakąś podstawę, musi być nauczone jakiegoś wzorca, który ewentualnie do którego może się odnieść, to już na starcie będzie bardzo mocno to ograniczać. Ponieważ jak znacie już jakiś sposób, żeby coś zrobić, jakiś punkt odniesienia macie, to nie da się już w taki sam sposób podejść do problemu, niż jakby się podchodzi całkowicie na świeżo. Nawet jest na to psychologiczne określenie, które się chyba nazywa sugestia. Już jesteście zasugerowani. Już macie w głowie, jak inni to robią. Już to może zaburza świeżość spojrzenia. Einstein miał ponoć taki cytat. Nie wiem, czy oryginalny, czy nie, ale się z nim zgadzam. Wielkie odkrycie jest wtedy, jak wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, ale znajdzie się jeden idiota, który tego nie wie i udowadnia, że to jednak jest możliwe. To może działać na podobnej zasadzie. I dlatego dziecko, które mówi, że nie chce żadnych podpowiedzi, chce zrobić wszystko od początku do końca samemu, niech to zrobi i ma bardzo ważny powód. Ono może o tym nawet nie wiedzieć. Ja sam się zastanawiałem jako dziecko, dlaczego ja w zasadzie jestem taki rozdrażniony, jak ktoś mi się wpycha z własną pomocą? Bo mnie przekonywały nawet te logiczne argumenty. Dobrze, zobaczę, jak inni to robią, a potem spróbuję sam. Ale mój instynkt się okazuje, był mądrzejszy i ode mnie, i od tych osób, które próbowały mi wciskać pomoc. Ktoś, kto projektował mój instynkt, wiedział, że to zaburzy moją percepcję i że ja już nie będę... Być może przejdzie mi jakieś rewelacyjne rozwiązanie koło nosa, to raz. Dwa, że będę już nastawiony od samego początku w przyszłości, że jak mam od podstaw coś zrobić, to nie będę wiedział, jak się za to zabrać, bo zawsze będę potrzebował jakiegoś punktu odniesienia. A być może będę miał w życiu mnóstwo sytuacji, kiedy tego nie będzie. Jak już będę tak nauczony, że nie, moje pomysły nie, najpierw muszę zobaczyć, co inni mądrzejsi mają do powiedzenia, to też od razu moje poczucie własnej wartości, moja pewność siebie będzie niższa. I efektywność rozwiązywania problemów, nagłych problemów,
niespodziewanych problemów, niespotykanych problemów będzie również dużo niższa. A jeszcze dodatkowo, wielu dorosłych, wielu rodziców robi tak, że jak już pozwolą dziecku łaskawie zrobić coś samemu, to jeszcze sprawdzają na bieżąco i komentują. A jak dziecko stoczyło z nimi batalię, żeby zrobić coś samemu po swojemu, wbrew ich woli czy wbrew ich intencjom, to jeszcze taki rodzic czy opiekun potrafi wytknąć każdy błąd i mówić, a nie mówiłem, nie? A trzeba było mnie słuchać, a trzeba było samemu kombinować, ja jestem mądrzejszy. Po prostu gratulacje. A potem dziecko nie umie rozwiązywać własnych problemów, nie jest samodzielne, potem się dorośli dziwią. Taki duży i nie umie. Taki duży i ogląda się ciągle na innych. No gratulacje, nauczyliście właśnie w taki sposób, że to wstyd robić coś samemu, bo jeszcze nie daj Boże nie wyjdzie. Że najpierw trzeba słuchać innych, a potem ewentualnie kombinować samemu, jak właśnie, jak metoda dorosłych nie wyjdzie, to też potrafi być takie tłumaczenie, że nie, metoda dorosłych jest dobra, tylko dziecko nie umie jej właściwie zrobić. Może to nie jest dobra jednak metoda. Się nigdy człowieku nie dowiesz, jak będziesz zawsze zwalać na tego drugiego, że on twoją metodę niewłaściwie wykonał. Może tak być, ale nie musi. W każdym razie, jeżeli tak się podchodzi do błędów popełnianych przez dziecko, no to też nie należy się dziwić, że ono później ma poczucie własnej wartości zaniżone, nie ma pewności siebie i znowu będzie się bało podjąć jakąś własną inicjatywę. I was to, drodzy dorośli, drodzy rodzice, opiekunowie, naprawdę będzie wkurzać i irytować i spędzać wam sen z powiek, że dziecko sobie samo nie radzi i musicie je nawet już czasem w dorosłości za rączkę prowadzić. I potem będziecie na nie jeszcze bardziej narzekać, jakie to ono błędy popełnia, nie zdając sobie sprawy, że same je tego nauczyliście. Mówię w drugiej osobie, może powinienem w trzeciej mówić, żeby ci, co tego słuchają, nie, podświadomie nie byli programowani, że oni tacy są. Proszę o wybaczenie. Ale mam czasami wrażenie, jakbym właśnie mówił do takich osób. Jakbym mówił do osób, które mi to zrobiły, albo które na moich oczach zrobiły to swoim dzieciom. Staram się też robić postępy. Także to jest taki suplement, bo już myślę, kto oglądał moje poprzednie vlogi, wie, co ja myślę o surowym karaniu za popełniane błędy. To jest jeszcze taki aspekt, o którym niektórzy mogli nie pomyśleć. Jak dziecko jest uparte, że ono chce po swojemu, to ten upór ma bardzo ważny powód. Nie należy dziecka karać za to, że mu coś nie wyjdzie, nawet jeżeli to był jego pomysł i ono się strasznie przy nim upierało. Jak mu coś nie wyjdzie z jego pomysłu, no to ono już samo siebie, ono już życie go ukarało. To ono już wie, że teraz trzeba spróbować innej metody. Możecie co najwyżej, jak się będzie upierać ciągle przy swoim, może mu będzie nawet coś wychodzić, ale wy wiecie, że można coś zrobić lepiej. Można mu pokazać efekty waszej pracy w porównaniu z jego efektami, powiedzieć, zaproponować, czy może nie chciałoby poznać waszych metod. Jak się zgodzi, to możecie mu wtedy pokazać. A mówię o tym dlatego, że to często dotyczy takich rzeczy, naprawdę nie trzeba się narzucać z pomocą. Nie chodzi o rozbrajanie bomby czy tym podobnych rzeczy. Tu chodzi o takie rzeczy jak, no jak to dziecko. Dziecko po to właśnie ma ten etap dzieciństwa, żeby mogło eksperymentować. Bo ja znam takie przykłady. Potrafi dziecku malować na jego kartce i nie rozumie, dlaczego ono się obraża. A to zahacza trochę jeszcze o inną rzecz. O autonomię, o przestrzeń osobistą, o poczucie własności, prywatnej własności. To może omówię w innym filmie. A na razie trzymajcie się, doceniajcie samodzielność waszych pociech. Jak wasza pociecha chce się, w ogóle jakiś człowiek z waszego otoczenia chce coś zrobić samemu i nie ma uzasadnionego powodu się martwić, że on się przez to zabije albo trwale okaleczy, to zamiast się martwić, że coś można zrobić lepiej, a jemu to wyjdzie gorzej, włączcie po prostu ciekawość. Jak on to zrobi,
jak sobie z tym poradzi, a nie od razu, że na pewno wy to zrobicie lepiej, albo czy on na pewno zrobi wszystko tak, jak trzeba. Trzeba być bardzo zarozumiałym, żeby uważać, nawet jak się jest nie wiadomo jak starym i doświadczonym, że się już wie wszystko, jak trzeba. Chciałem jeszcze dodać pewną istotną rzecz, że oprócz narzucania się ze swoją pomocą, jak dziecko się upiera i walczy czasem wręcz z rodzicem, żeby pozwolił mu zrobić coś samodzielnie, styka się nieraz nie tylko z agresją rodzica, wręcz z takimi ocenami, że to dziecko jest uparte, że jest aroganckie, że nie słucha, a dziecko przede wszystkim słucha się swojego instynktu. Zwłaszcza jak jest małe, jego instynkt mu wiele rzeczy mówi. Dlatego rodzicu, jak nie rozumiesz pewnych zachowań dziecka, to rozważ możliwość, że po prostu walczysz z instynktem, który jest dużo starszy niż ty i podręczniki różne, na których być może chcesz bazować wychowując dziecko. Być może wszyscy się mylicie, ty i wszystkie twoje autorytety. Być może to jednak dziecko wie lepiej. I to dotyczy wszystkich aspektów, nie tylko tego, który teraz poruszyłem. Oczywiście nie zawsze musi tak być, ale warto wziąć to pod uwagę i dobrze się temu przyjrzeć. Jeżeli dziecko jest uparte w jakimś kierunku, to się dobrze zastanów, czy na dobre mu wyjdzie łamanie tego oporu, czy po prostu należy tego dziecka posłuchać.